Szanowni Państwo, skończyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Mogienicy. Kilka słów komentarza do tego, co działo się na sesji. Otóż w dniu dzisiejszym zostały wprowadzone środki w postaci dotacji, którą otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 330 tysięcy złotych na odtworzenie siedlisk ptaków w Dolinie Pilicy. Oczywiście Pilica to piękne miejsce, piękne jeśli chodzi o walory przyrodnicze, ale również i krajobrazowe. Chodzi o to, żeby również stworzyć miejsca dla rozrodu ptaków, ale również, żeby te miejsca, które potem będą plażami, służyły również mieszkańcom i tworzyły taką promocję miejscowości Tomczyce i Ulasek Gosnomskich. Myślę, że te dwa miejsca bardzo wszystkim się spodobają w momencie, kiedy zostanie zakończony i zrealizowany projekt. Ponadto na dzisiejszej sesji wprowadziliśmy środki, które otrzymaliśmy z rezerwy ministra edukacji narodowej w kwocie 43 tysiące na doposażenie zespołu szkół ogólnokształcących w pomocy naukowej, jak również w meble, remont łazienek pod przygotowaną reformę oświaty. Jednocześnie chciałem Państwa poinformować, że jesteśmy jedną z niewielu gmin na terenie powiatu, która skorzystała z tej możliwości pomocy z ministerstwa, bo ta dotacja jest bezzwrotna i pomoże nam oszczędzić nasze środki budżetowe. Także te 43 tysiące są wkładem w reformę ze strony ministerstwa. Natomiast no niestety koszty są o wiele większe, bo aby doposażyć i wyposażyć w odpowiedni sposób publiczną szkołę podstawową numer 2 w Mogienicy, w cudzysłowie wszyscy nazywają ją pod lasem, musieliśmy wprowadzić dodatkowe 53 tysiące złotych na remont pomieszczeń i dostosowanie do maluchów. Także reforma na terenie gminy Mogienica postępuje bez zakłóceń. Oczywiście jest ona kosztowna, ale mam nadzieję, że 1 września wszyscy spotkamy się z uśmiechem i rozpoczniemy nowy rok szkolny. Dziękuję bardzo.